Hej, hej! Tu Wiosenni TV! Witajcie w naszym kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie troszeczkę inny niż pozostałe nasze. Bo wybraliśmy się na wycieczkę. A wiecie gdzie? Wiecie gdzie? Wiecie gdzie? Wiecie gdzie? Do parku dinozaurów! Wrogowie, zapraszamy na naszą relację. Jesteśmy już na miejscu, zaczynamy zwiedzanie. Chłopaki już się rozbiegli, szukają dinozaurów, jaj i takich innych rzeczy. Zapraszamy na wycieczkę. Chłopaki już tutaj karmią, dimetrodon. Niezły żagiel. Tak, taki żagiel. Taki. Nie. Tam są. Ignacy, uśmiech? Ignacy, bo cię zje. No jakie ma wielkie zęby. Przeżyje. Ten już taki jakiś łagodniejszy, może najedzony już. Napisane, że jest to mastodonozaur. Wygląda jak krokodyl. To aligator. Może to prehistoryczny krokodyl. Mhm. Celidozaur. Jedzie śliny? Jest jednym z najwcześniej opisanych dinozaurów. A co wie? Szukam. Roślinożerca. Waży 10 razy więcej niż ty. I zaczynają się coraz większe dinozaury. Dilofozaury. Nie, ten dilofozaur to tamten obok, a ten to nie wiem. Tak, one pluły. Mama, to jest dinozaur.
Trochę podobnie do T-Rexa, ale chyba nie T-Rex. No. Chyba polowały na kamień. Kamień! I kamień jest. No. Takie prawie, że jajo. No. Chyba polowały na kamień. No. Ogólnie przydałaby się jakaś tabliczka, co to jest za dinozaur, nie? No, uważaj, bo cię zje! Uciekaj! Szybko, szybko, uciekajcie! A ja to nie miał jeszcze mniejszy troszek? No! A ten? Chłopaki? A ten tu? Tak, ten stegozaur. Ale znowu nie ma tabliczki. A jak robi T-Rex? Chłopaki! Dobra, raptory, idziemy. Nie, ja skorpion. Tak. Masz rację, Gabrielu. Roślinożerny stegozaur. Co, wysoki jest? Jak wysoki? Może bardzo wysoki? Witam z jego szyję. Tabliczka nam to mówi, że ma 25 metrów długości. A tu? Chłopaki, przecież to jest kryptoklo... kryptoklit. A tak, sum wygląda. Wąsiasta. Też jakiś wysoki. Ten po prawej nie wiem, ale ten to jest chyba brachiozaur, co? Nie. To chyba są te, to są te same. To są te same dinozaury. To chyba są dwa brachiozaury. Albertozaur. Chyba mięsożerny. Jak będziemy przez chwilę cicho, to może usłyszymy dinozaury. Jak dla mnie to żaby. Dla mnie też. Ale chyba jakieś prehistoryczne.
Idziemy, żeby nas nie zjadły. Tata! Nasz tata jest ten dinozaur. Kto? Może, ale takie trochę też są duże, nie? No. Tylko na tej były wielkości kurczaka. A to nie jest wielkość kurczaka. Nie, nawet większe, nie? Takie jak wy. Nie. Oczywiście. Hej! To ja, Karnotaur. A to jest Ignacy T-Rex. Obejrzeliśmy park dinozaurów, ale zostały jeszcze jakieś atrakcje. Tak, oprócz dinozaurów mamy też różne place zabaw. Dmuchane zamki. Tak, park linowy. Labirynt. No i jeszcze można sobie pojeździć. Tak, zobaczymy, jakie mamy atrakcje tutaj w tym parku. No.
tak, oto nasza wycieczka dobiega końca. Gabriel zadowolony? Tak! Ignacy, dinozaury się podobały? Tak! No, a mi tak średnio. Podsumowując, w cenie biletu otrzymujemy zwiedzanie dinozaurów. No niestety tak przynajmniej z połowa tych dinozaurów jest dość zniszczona, odpada farba, łuski czy tam pióra, co one tam miały, brakuje rączek, brakuje tablic informacyjnych. Tak. No ogólnie tak to słabo dość wygląda. No na pewno wymagają odświeżenia te dinozaury. Oprócz tego w cenie biletu otrzymuje jeszcze dostęp do placu zabaw. Są takie trzy, dużo piasku, dużo terenu do biegania, drabinki, huźdawki, to co w każdym innym, na każdym innym placu zabaw w każdym mieście. Jeszcze labirynt. Mhm. A wszystkie inne atrakcje typu kłady, park linowy, których jest kilka, dmuchańce, ciuchcia, no niestety za to trzeba wszystko dodatkowo zapłacić. Minusem, który nas też spotkał, było to, że w trakcie, gdy chłopaki byli na dmuchańcach, to troszeczkę pokropiło i ten piach, który tam jest wszędzie rozsypany, no niestety zamienił się w błotko i chłopaki musieli w tych skarpetkach po tym błotku biegać, co nie było. Miłe. Miłe. Ogólnie spędziliśmy tam pół dnia. Zadowoleni? Tak! Zadowolony? Tak! Chłopakom się podobało. Chcecie tam jeszcze wrócić? Tak! Ignacy, wracasz do dinozaurów? Tak! Chłopaki chcieliby wrócić. No zobaczymy, bo wydaje mi się, że w tej cenie znajdziemy jakieś inne atrakcje, bo cena moim zdaniem nie jest adekwatna do tego, co oferuje nam ten park. Jeśli podobał wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Meka! Hej!